Dzień dobry, cześć, witam się z Wami serdecznie w wyjątkowo dobrym nastroju. Dzisiaj jest sobota, więc dzień jeżdżenia na mopie po domu. W przyszłym tygodniu będzie Asia, więc poogarnia nam grubsze tematy, więc ja dzisiaj tylko tak z góry i po wierzchu. Niemniej, moi, śmieję się pełną gębą, dlatego że Heartstoppera oglądam i widzę tam, słuchajcie, tyle lokowań książki tego wydawnictwa, które wydało ten tytuł w formie papierowej. Chodzi mi o zagraniczne wydawnictwo. Słuchajcie, jest gościu, siedzi sobie przy ławce, niby je śniadanie i niby czyta książkę. No ciekawe jakiego wydawnictwa. No, serduszko moje się śmieje, ale cieszę się, że wydawca miał taki pomysł, żeby się lokować. Niemniej, słuchajcie, my wydajemy Małeckiego. Nie jest to moja dziedzina i nie jestem w to w ogóle zaangażowana. Natomiast Małeckiego też zekranizowali. Nie wiem, czy on już wyszedł i jest w kinach, można oglądać, czy dopiero będzie, ale jeżeli będzie, to oczywiście ja się do kina wybiorę. Kuby Małeckiego poznałam osobiście, jest tak ciepłym, fajnym człowiekiem, że mało takich ludzi. Zresztą my chyba mamy wszystkich autorów, którzy są rewelacyjni. I mówię tutaj o takiej czysto ludzkiej stronie. Nie poznałam jeszcze autora z naszego wydawnictwa, który byłby niesympatyczny, byłby nieempatyczny i byłby na przykład roszczeniowy. No nie. Więc naprawdę fajnymi ludźmi w pracy się otacza. Dobrze, ale tutaj jeżeli chodzi o pracę z tak pogiętą twarzą jeszcze po spanku, mówię stop i koniec. Bierzemy się za rzeczy prywatne. Idę zaraz do wanny, umyję sobie głowę. Bożesz Maria, za o czymś Wam opowiem, ale mąż mnie dzisiaj rozczulił. Słuchajcie, już jestem po myćku. Dzisiaj nałożyłam znacznie cięższą pielęgnację na włosy niż zazwyczaj, więc będą pewnie mocno dociążone, ale chciałam im dać taki kompres z odżywki i maski do włosów. Zobaczymy, jak to się sprawdzi u mnie. Przepraszam, nosek swędzi. Jak to było? Gość, złość, miłość. No to na gościa mnie swędziło tu. Dalej. Co chciałam powiedzieć? Zaczęłam mówić o tym, że mocno mnie mąż rozczulił dzisiaj, słuchajcie. Pospałam trochę dłużej, bo mogłam. Słyszę, że się kręci w kuchni, a wiem, że straszny pierdolnik po wczorajszym gotowaniu zostawiłam. Byłam już tak zmęczona, że mówię, posprzątam rano, stanę, posprzątam, poogarniam, stanę zanim Kuba wstanie, żeby nie było ajwaj, że taki bałagan zostawiłam. Damy radę. No i posprzątał za mnie i nawet nie robił mi wyrzutów i powiedział, że no spoko, przecież może trochę pomóc od czasu do czasu. No jak nie mój mąż? No słuchajcie, UFO go ukradło i podmieniło. Innej opcji nie widzę. No nie. Ludzie się aż tak nie zmieniają. Nie wiem, ale to jest czasem takie niezrozumiałe dla mnie. Czemu wtedy nie, a teraz tak? Nie rozkminiam tego. Cieszmy się chwilą. Niech trwa jak najdłużej. No zobaczcie, nawet śmieci przygotowane do wyniesienia z segregacją dodatkowo. Ło. Kawka przygotowana dla żonki. Mięso na obiad wyjęte. Zmywarka puszczona i opróżniona. Jestem w głębokim szoku. Odwdzięczę się pysznym śniadaniem. Nie marnujemy, jemy wczorajszą kolację, czyli ten boczek z czym? Z ryżem kalafiorowym. Odsmażę na maśle ryż z odrobiną natki pietruszki, z czosnkiem, a boczek pokroję w kawałki, obsmażę na chrupiąco i poleję znowuż sosem barbecue. A może nie będę sosu barbecue dawała, tylko dam do tego czosnkowy, tak do maczania. Chyba tak. I co? I znowuż pomidory, oczywiście, jak inaczej. Wczoraj zrobiłam malutkie zakupy warzywne, czyli kupiłam cukinię, paprykę, pomidory, szpinak baby, ogórki mam jeszcze od rodziców. Więc trochę warzyw w domu jest, do tego są ogórki kiszone, ocet jabłkowy, jeszcze mam ten sos
ze wsi, który sama robiłam, super się przechowuje, a jest przepyszne. Tu są cytryny, kuby do pracy, masło. Nie wiem, czy ja Wam pokazywałam vegan cola bez cukru. Ona jest na stevii. Teoretycznie nie ma węglowodanów, nie ma kalorii. Smakuje trochę plastikowo, ale to jest coś, co mi ratuje dupsko w momencie, gdy bardzo, ale to bardzo chce mi się zgrzeszyć. Taki powiedzmy pół grzeszek. To znaczy, no pół grzeszek dlatego, że ma bardzo dużo chemii w sobie. Ale czekajcie, jeżeli ona jest wegańska, to ona nie może mieć chemii w sobie. Chociaż może mieć chemię w sobie, ale nie może mieć produktów od zwierzęcych. Okej, dobra, to już sobie wyjaśniłam. Wczorajszy kalafior, papryka mocno ściemniała podczas pieczenia i to, co zostało z wczorajszego obiadu, czyli ryż kalafiorowy, dla podkreślenia, trochę boczku, boczek, pokroję w kostkę, przesmażę. Zastanawiam się, czy może z papryką? Nie wiem, pomyślę. Niemniej, na razie skupiam się na kalafiorze. Tutaj posypię go serem gołdą i wrzucę do mikrofalówki, żeby go odgrzać. I będzie taka przystawka do śniadania. No po prostu czyścimy lodówkę. Trzeba zjeść, żeby nie wyrzucać. No i śniadanie wygląda w ten sposób. Biorę jeszcze widelce, sztuczce, w sensie, no wiecie, o co mi chodzi. Brakuje tylko sztuczcy, siadamy i jemy. Życzcie smacznego! Mąż poszedł do pracy, ja mam jeszcze trochę rzeczy do porobienia w domu. Na pewno muszę zrobić porządek z ciuchami, zarówno brudnymi, jak i tymi już popranymi. I puścić z jedno, może dwa prania. Zobaczymy, jak mi się uda wszystko pomieścić. No, schnie okropnie ze względu na dużą wilgotność powietrza pewnie. Marzy mi się suszarka do łazienki, natomiast nie marzy mi się wyjęcie kasy z konta na nią, więc tutaj to na razie jest takie fajnie byłoby mieć, ale szkoda pieniążków. Sami rozumiecie. No dobra, jak ogarnę sobie pranie, ogarnę sobie ciuchy, poskładam, pochowam, to jeszcze będzie jazda na mopie, najpierw odkurzanie i później już czas tylko i wyłącznie dla mnie. Na live'a raczej dzisiaj się nie skuszę. Podejrzewam, że będę urobiona po podłodze, po praniu, zmywarkę też trzeba załadować, a wcześniej rozładować, więc troszeczkę obowiązków przede mną. Jutro na obiad to, co dziś prawdopodobnie. Zobaczymy. No dobra, ogarniam rzeczywistość dookoła mnie. Na pewno muszę puścić kolejne pranie, bo za chwilę nie będę miała koszulek takich codziennych do łażenia. Robię nam kolację. Może Kuba by ją również wziął do pracy. Mąż walczy z fotelem do komputera, bo nam się popsuł. A ja już Wam pokazuję, co dzisiaj gotujemy. Co mam zrobić? Tak, za momencik. Dobra. Będą pomidorki pieczone z oliwą z oliwek. Dwa ząbki czosnku. Właśnie się dowiedziałam, że czosnek jest bardzo, bardzo nie keto, w sensie bardzo wysoko węglowodanowy. 100 gram czosnku ma 33 gramów węgla w 100 gramach czosnku. Dwa ząbki czosnku to 12 gramów. Zatem użyję jednego, a upiekę dwa, żeby zapach puściły. I będę je robiła z tofu. Tofu znowuż jest dobre pod węgle, bo 100 gram tofu to 1,4 grama węgla w 100 gramach produktu, więc jest ok. Z tofu zrobię taką pastę, krem, takie smarowidełko i będą do tego chipsy z selera. Wszystko robię po raz pierwszy, więc nie wiem, jak wyjdzie. Eksperymentuję razem z Wami. No dobra, i tak, tofu już mam w rozdrabniarce. Przygotowałam sobie pieprz, cytrynę, paprykę wędzoną, sól. Powinnam dodać oliwę z oliwek, ale nie mam, więc dodam to, co mam, czyli w tym przypadku olej z przyprawami o smaku ziołowym. Opcjonalnie paprykę wędzoną, bardzo lubię dodawać praktycznie do wszystkiego. No i cytryna.
Myślę, że tyle. Dobra, rozdrabniamy. Wiem, że trzeba będzie na pewno jeszcze dodać wody, żeby zrobiło to się taką gładką masą. W ten sposób wygląda po przemieleniu jeszcze bez papryki wędzonej. Chcę najpierw spróbować bez. Ewidentnie brakuje płynu. W przepisie oryginalnym, który znalazłam na TikToku, była informacja o tym, żeby dodać mleka roślinnego i wody. Ja dodam najpierw wody, a jeżeli to nie wystarczy, to dodam zwykłego zwierzęcego mleka. Dodałam pół łyżki śmietany. Jest bardzo smaczne, natomiast jest jeszcze za mało doprawione. Tutaj przyjdzie jeszcze upieczony na miękko ząbek czosnku. Muszę dosolić jeszcze, dopieprzyć, docisnąć cytryny i śmiało myślę, że mogę tej papryki wędzonej dodać. Ale ogólnie będzie pycha. Ok, myślę, że te pomidory już są upieczone. Czosnek pewnie też. Niech chwilę przestygną. Wyciągnę czosnek, dodam do pasty. Ona oczywiście mi się nie rozwarstwiła, tylko dodałam więcej cytryny, bo mam wrażenie, że cały czas jest niedoprawiona. No, powiem, że masełko czosnkowe się z tego zrobiło. Przepięknie pachnie, jest mięciusie. No to blenduję dalej. No i wchodzą chipsy z selera do pieca. Oliwa z oliwek te w sprayu, więc resztki wykorzystuję. Papryka wędzona, sól, pieprz i chyba tyle. No i oczywiście seler bardzo drobno pokrojony i obrany. Wrzucam do pieca, nie mam pojęcia na ile, do uzyskania chrupkości, aczkolwiek obawiam się, że w naczyniu szklanym może być ciężko. No zobaczymy, może. No chyba coś mi nie wyszło, moi drodzy. Tak troszeczkę. A miało być tak pięknie. Nie wyszło. To znaczy wyszłoby, gdybym, nie wiem, krócej piekła, mniejszy poziom temperatury dała. Uratował się jeden chips. Idziemy go testować. Musimy się jakoś podzielić z nim na pół, w sensie pół na sucho, pół z pastą z tofu. Co to będzie? Nie mam pojęcia. On nadal jest miękawy, więc to chyba nie siądzie, ale próbujemy. Byłby pyszny. Gdyby był dobrze wypieczony, czyli zniżyć temperaturę i dłużej piec. A teraz spróbuję z pastą. Pychotka. Bardzo smaczny, niezbyt tradycyjny smak jak dla mnie. Tofu przyjęło smak i zapach czosnku, bardzo delikatnego, ponieważ dałam go nie za dużo, jak widzieliście. Gdyby chipsy były dobrze zrobione, no to byłoby na super, no takie 8 na 10 w skali przekąsek tudzież kolacji. Albo kolacji wchodziłoby bardzo. No a w takich okolicznościach, cóż ja mogę powiedzieć, pokroję paprykę w paski, do tego ogórka w paski i będziemy w ten sposób z mężem jeść. Chociaż Kuba mówi, że mu ta pasta nie za bardzo. Dla mnie jest rewelacyjna. Ciekawostka, wyrosła mi bazylia i mięta w fuksji. No super. Nie wkładajcie nigdy selera do mikrofalówki. Wywołałam przed chwilą pożar, jestem, słuchajcie, cała roztrzęsiona, ręce mi chodzą jeszcze. Z mikrofalówki nic. W miarę szybko zareagowałam, ustawiłam go na 10 minut, po 2 minutach przyszłam i był pożar już w środku. Jestem przerażona. No, nie spodziewałam się tego. Mikrofalówka idzie do wywalenia, ja już nie chcę w domu mikrofalówki. Chciałam, te chipsy z tego selera były tak smaczne, że chciałam zrobić je jeszcze raz. Wybaczcie za te emocje, ale tak poważnie to u mnie w domu jeszcze w życiu nie było. Na szczęście szybko to opanowałam. Pobiegłam najpierw wyłączyć korki. Jak wyłączyłam korki, wyciągnęłam szybko tutaj wszystkie kable z prądu i dopiero później działałam. Otworzyłam mikrofalę. To był błąd, bo powinnam, chociaż czy ja wiem, czy błąd. Otworzyłam mikrofalę, wyjęłam.
I wtedy nabrało powietrze, więc jeszcze bardziej poszło. I poczekałam, żeby to się wypaliło. Wiem, że mówię chaotycznie. Mam nadzieję, że zadziałałam tak, jak powinnam zadziałać, ale jestem totalnie w stresie. Kolejny dzień tego samego vloga, moi drodzy. Zaraz ogarniam jakieś siedzenie. Dzisiaj przychodzi Asia, która pomoże ogarnąć trochę mieszkanie. O ile dobrze wszystko pójdzie, to może na ten najbliższy weekend pojedziemy na wieś. Wszyscy mówią, że są grzyby, więc czemuż tego nie sprawdzić w autopsji? Ja uwielbiam. No, uwielbiam łazić po grzybach i daje mi to bardzo dużo frajdy, dużo daje mi satysfakcji znajdowanie tych grzybów, aczkolwiek nie jestem w tym mistrzem. Nie muszę być. No dobra, idę do kuchni, już nie będę Wam pokazywała gotowania dzisiaj na obiad, nic szczególnego. Kotlety z kalafiora i pierś z kurczaka. Do tego ogórki kiszone. Wczorajszy dzień nie był dla mnie najlepszy, ani najbardziej fortunny. Wprawdzie miałam Asię, która mi bardzo ładnie mieszkanie ogarnęła i jest znacznie przyjemniej. Z dobrych rzeczy to znalazłam klucze, które zgubiłam. Nie miałam kluczy do mieszkania i do poczty przez miesiąc, więc trochę w stresie byłam, czy je odnajdę, czy nie. Druga rzecz, przepadła mi Kiry książeczka, więc wiedziałam, że na 100% te dwie rzeczy muszą być razem ze sobą. Znalazłam. Książeczka jest w doskonałym stanie, nic jej się nie stało, natomiast ucierpiały klucze, zaśniedziały i zerdzewiały totalnie. Ja nie spodziewałam się, że coś takiego może się z nimi stać. No ale cóż, pamiętacie, jak chodziliście do szkoły i zostawialiście kanapkę, powiedzmy, na weekend, na tydzień? Nie kanapkę, a kawałek jabłuszka. I no niestety w bardzo bliskich okolicznościach z kluczami. Namęczyłam się, żeby je reanimować. Użyłam silit kamień i rdza i tutaj dało radę. A jak już się ucieszyłam, że to już to, że już mam uratowane, że będę mogła śmiało z nich korzystać, to pojawił się kolejny problem. Zatkał mi się zlew w łazience. Nie po raz pierwszy w tym roku chyba. Tak, pokazywałam Wam już, że były z nim perypetie. I oprócz tego oberwałam przy fotelu, na którym siedzę, oparcie, to znaczy podparcie pod rękę. No, czyli dzień awarii. Ze zlewem sobie chyba sama poradziłam, aczkolwiek powiem, że na internecie trochę głupot gadają, bo naczytałam się, żeby użyć sody i octu, że to pomaga. W moim przypadku nie pomogło. I tak sobie przemyślałam, przecież połączenie sody i octu to nie jest tak, jakby zalać odpływ po prostu wodą z solą? To się nie neutralizuje? Coś mi się wydaje, że tak. No nic. A oprócz tego wszystkiego jeszcze dowiedzieliśmy się, że Kuba znowu ma cykl nadgodzin i mąż zaczyna kolejny maraton i jak nie było go w domu, tak go nie będzie. Przychodzi, śpi, ma 2-3 godziny dla siebie, w których odpoczywa i zajmuje się sobą, więc tyle pociechy z męża. Ale no spoko, no taki czas. Zbieramy też na auto, przyznam szczerze. Więc niech robi. Dobrze, co ja chciałam powiedzieć? Odnośnie porad, w sprawie kleszcza, że trzeba się przebadać, wiem. Ale wiem też, że 2 tygodnie po ugryzeniu, więc jeszcze chwilę mam w planach. Mam pakiet prywatnej opieki medycznej, w tym na testy na boreliozę, więc pójdę, zrobię, sprawdzę. Ale myślę, że jest w porządku. Nie mam jakiegoś wielkiego, wiecie, wykwitu. Nic mnie nie boli, czuję się dobrze. Natomiast wiem, że takie rzeczy potrafią się gorzką czkawką odbijać, więc wolałabym to jednak sprawdzić i mieć taki spokój z tyłu głowy, że nic się nie wydarzyło. Odnośnie przetworów, bo widziałam, że w komentarzach też jest bardzo dużo komentarzy. Słuchajcie, ja wiem, że ja całe życie na keto nie będę. Ja się już w tej chwili bardzo często jestem o tyle od złamania. I po pierwsze, a po drugie, to nie jestem na keto, tylko jestem na low carb, na niskich węglowodanach.
Jest mi dobrze z tym, dobrze się z tym czuję. Tak, tęsknię za wykowaniem, tęsknię za gotowaniem, tęsknię za kombinowaniem w kuchni. Natomiast mówię, absolutnie mogę znaleźć sobie alternatywę. Mogę zrobić również przetwory bez cukru, bo czemuż to nie? Przecież nie przyjdzie policja i mnie nie spałuje i powie: nie, 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 Orciu, tak to nie robimy. Albo dobrze, albo wcale, a jeżeli dobrze, to z cukrem. Bardzo podobał mi się komentarz tutaj osób, które mówią, że daj Panie Boże, żeby ludzie tylko tak się odżywiali, że swoimi własnymi domowymi przetworami. Ja wiem, tylko ja też wiem, że jeżeli ja wchodzę w normalne węglowodany, to mi waga staje i żadne bilanse kaloryczne nie pomagają. Zauważyłam, że jak jestem jednak na niskich węglowodanach, nie mówię, że skrajnie niskich, tylko po prostu niskich, to wszystko działa tak, jak powinno. Zasada bilansu energetycznego całkiem spoko się sprawdza, lepiej funkcjonuje, nie mam ćmy umysłowej, nawet ładniej się wypowiadam. Jest mi po prostu w życiu lepiej. Nie chciałabym też doprowadzić do takiej sytuacji, w której zupełnie nie będzie węglowodanów w moim życiu, ponieważ no nie, tak się nie da żyć w moim przypadku, w przypadku osoby, która jest uzależniona od węglowodanów. Więc chyba złotą poradą jest to, żeby te przetwory jakieś w większym lub mniejszym stopniu były w domu i żeby dać sobie tę przyjemność zrobienia ich, tylko zrobić je na swój sposób, na zdrowy sposób, ze zdrowych produktów. Więc prawdopodobnie gdzieś to się pojawi w moim vlogu. Niebawem przyjeżdża pani mama z panem tatą, z panem tatą na 2 tygodnie do Warszawy, chyba na 2 tygodnie, nie wiem. Nie wnikałam w to, jak długo będą, ile będą, tyle będą, więc pewnie z mamą coś tutaj pomajstrujemy. A z dobrych rzeczy, moi drodzy, to nauczyłam się robić cappuccino. Jakież mi dobre wychodzi, oczywiście bez cukru. Mleko ma bardzo dużo cukru. 100 ml mleka ma ile? 3,9? 4? Więc nie jest to mało. Więc tak bardziej symbolicznie już tego mleka niż tak jak lubię, no, ale damy radę. Trochę przekłamuję, dolewając odrobinę mleka migdałowego, odrobinę mleka krowiego, tak żeby mi się fajna pianka zrobiła i jest dobrze. Odkryłam też, że mielona świeżo kawa jest znacznie smaczniejsza od kawy po prostu mielonej takiej ze sklepu. Ja wiem, że to jest odkrywanie koła na nowo, natomiast w moim życiu jest to nowość. Zawsze korzystałam już z gotowych mieszanek kaw, a teraz młyneczek do mielenia stoi na wierzchu. I co? I mielimy przed parzeniem. Parzę w kawiarce, kawiarka mi się popsuła, muszę kupić nową. Pojedziemy pewnie z Kubą do IKEA. Jak mnie boli, jak z tymi odmianami, jak mnie boli to, że wiem, że można powiedzieć do IKEA, że to już jest poprawne, że to jest okej, że język polski ewoluuje. I ta IKEA mi gdzieś w głowie zawsze została z języka polskiego, z czasów gimnazjalnych, żeby nie odmieniać tego. I źle mi to wybrzmiewa, natomiast nie mogę się przełamać i mówić: pojadę do IKEA. No, ale nie muszę. Nie popełniam błędu językowego mówiąc IKEA, więc jest OK. Dobra, teraz koniec pitolenia, biorę się za pracę, bo mamy środę i to jest dzień premier w wydawnictwach i zapowiedzi książkowych. U mnie będzie jedna cudowna zapowiedź, o której Wam zaraz opowiem. Mam premiera, mam premiera, mam Psy Pana. Bardzo fajną książkę. Debiut Michała Świątkowskiego. Taka high fantastyka z pościgami, z przygodami, z odrobiną magii i bardzo dużo tła historycznego. Wojny 30-letniej. No dobra, to ja się teraz zabieram za pracę. Może w międzyczasie zrobię sobie jakąś kawulkę. I do zobaczenia w kolejnym wejściu. A wiesz, na wieś albo gdzieś, to zajebisty, że trzeba było wywozić. Wydaje mi się, że on mógłby, to mogłoby być coś. Do ilu ma?
110. No to teoretycznie, to wiesz, tamten też na pewno nasz ma... Wiesz co, on ma przetest, a to nie znaczy, że więcej nie będzie, tylko... No. Zobacz, a tu jest za 1200. No. No nic, idziemy dalej. Też taki, ja nie twierdzę, że to jest fotel, który będzie na stałe i tak dalej, ale na wieś na przykład, żeby sobie siąść przy komputerze, to może trzymaj. Chcesz łówę? Nie. A co to są te świeżki? I białe. Znowu kupujesz rzeczy, które są niepotrzebne. Świeczki są bardzo potrzebne, tak, do pokoju. A... Nie filmuj mnie. Świeczki są bardzo potrzebne, sam lubisz jak zapalamy, nie gadaj. Dobra, zostaw, to idziemy po kwiatki. Po kwiatki, dobra. Nie po kwiatki, tylko po... kwiatki, po... obiecałeś. Obiecałeś, że nie. Wiesz co, idź już te świeczki białe, tu są inne, które mi się bardziej podobają. Tylko białe, różowe zostaw. Do IKEA przyjechaliśmy po kawiarkę. Kawiarki nie ma, ale jestem bogatsza o wiedzę, że IKEA ją wycofała ze względu na to, że wybuchała. A jeszcze wczoraj oglądałam filmik na YouTubie, że to jest jedna z najfajniejszych kawiarek, jaką można w tej chwili dostać na rynku. No może tak, ale dostać ją na rynku już niekoniecznie. Lekko męczący dzień za mną. Byłam, słuchajcie, w szpitalu u taty, w którym będzie operowany. Dowoziłam dokumenty, załatwiłam papierologię. Jest tego dużo do poogarniania. Moje wysokie czoło... Ja nie mam wysokiego czoła. Ja mam lądowisko dla helikopterów. Nie no, śmieję się. Ono tak wygląda, bo mam mocno związane włosy. Jest taki kadr. Czoło mam dosyć normalne. Zwróciłam uwagę, bo spojrzałam w podgląd. Kontynuując. To był dosyć męczący dzień i zabiegany. Oprócz pracy jeszcze milion innych obowiązków takich dookoła. Rodzice niebawem wracają. Chcielibyśmy iść na defilę do 15. Zobaczymy, może się uda. Tymczasem idziemy z holem zakupowym dzisiejszym. Nie kupowaliśmy spożywki. Spożywkę zamówimy do domu. Ale kupiłam kilka fajnych i mniej fajnych rzeczy. Już Wam pokazuję, co. Dwie siaty. Proszę o pochwałę. Nie są zakupione, to są siatki, które wzięłam z domu. Więc brawo, Orciu, fajnie, że myślisz o takich rzeczach. Widzę bardzo duży postęp. Dobra, zaczniemy od IKEA. Jej, myślałam, że... Tak ubrudziłam, ale nie ubrudziłam to, tylko po prostu źle zaczesałam włosie. Ale byłby wygawor. Kupiłam świeczki. Ładne, wrzosowe. Taka pastela wrzosowa będzie na wrzesień jak znalazł. Tak, już myślę o wrześniu. A niech sobie będą. Dalej. Cztery świecunie białe i pomyślałam, że zrobię je tak, jak były robione u mnie na weselu, czyli że spróbuję na szybko zasuszyć wrzos i wtopić tutaj w świeczkę. Bardzo ładnie to wyglądało. Do tej pory mam jedną, która została ze mną na pamiątkę. Myślę, że te też fajnie będą wyglądały w ten sposób. Klipsy do zamykania wszelakich opakowań otwartych, napoczętych. Podzielę się z mamą, bo tyle nie potrzebuję. Ja potrzebuję do kawy i w sumie tylko do kawy. To teraz Deals i Action. Jeżeli chodzi o... W sumie gdzie ja to kupiłam? Ja to kupiłam w Actionie. Kapsułki, finish, i bardzo fajnie mi się sprawdzają, jestem z nich niesamowicie zadowolona. Oprócz tego kupiłam sól, ale już uzupełniłam zmywarkę. Więc, to znaczy nie ja, mój mąż, moi drodzy, mój mąż, który wyręcza mnie w takich domowych obowiązkach, śmieje się i mówię z przekąsem, bo wiecie jak było, ale jest bardzo, bardzo, bardzo duży postęp w tej sprawie i serio jest cool.
odnośnie kuchni i zatkanego zlewu, odetkaliśmy go takim preparatem z kastoramy. Kosztował chyba 30 zł, był drogi, ale odetkał. Niemniej przy okazji pompowania, wiecie, tą Orcia, nie rób takich gestów na YouTubie, to później będzie źle wykorzystane. Przy okazji pompowania tą odtykaczką rozszczelniliśmy uszczelkę pod zlewem. Ja sama tego nie zrobię, Kuba tego sam nie zrobi. Mamy kolegę, który prawdopodobnie się na tym zna. Już o niego napisałam i zapytałam, czy by nie pomógł w tej sprawie i nie uratował nas, orcio rodziny. Mam nadzieję, że pomoże. A jak nie, no to wzywamy hydraulika, żeby to uszczelnił, bo widzę, że gdzieś tam kapie z tego zlewu, a nie chce zalać sąsiadów. Raz. Dwa. A to nie to. To później. Trzy. Czwarty jest już w łazience. W bardzo dobrej cenie, fajnie się pienią. My dodajemy dosyć sporo chemii do wanny. Czy to cieknie? No nie wiem. Sporo chemii dodajemy do wanny. Fajnie byłoby pomyśleć o jakichś bardziej naturalnych preparatach pieniących wodę i nadających jej zapach, ale póki co używamy tanioszek. Dopóki nie uczulają, to jest ok. Ciach. No i wracamy do tego. Kupiłam to z myślą, że jest to perfumetka do prania, ale absolutnie chyba nie. Już szukamy opisu. Widzicie PL? Albo. O, tu jest PL. Czyli dobrze, dobrze kupiłam. Smacznie z zapachu płynie. Okej. Okay. Ja ostatnio mam dosyć problem z zapachami z pralki, a to dlatego, że przetrzymałam jedno pranie za długo w pralce, no i moja wina, niczyja inna. Zatem zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Pralkę już umyłam sodą z octem. Puściłam jedno pranie w wysokiej temperaturze, żeby się przedezynfekowała, więc wiem, że tam na pewno nic złego się nie dzieje. I zobaczymy, czy to pomoże i zadziała. Dalej. Proszę bardzo, moi drodzy. Fancy glam zakupy w postaci worów na śmieci. Tych nie lubię. Wolę te niebieskie. Ja kupuję 60. 60 są idealne dla mnie. Nie było niebieskich. Kupiłam te. Zobaczymy, jak się sprawdzą, ale czuję, że to nie jest mój vibe i że to nie są te, których ja pragnę i kocham. Tak? Można mieć miłość do worków na śmieci. Orcia ma. Dalej. Saszeteczka. Albo na pędzle, albo na przyrządy szkolne, w sensie piśmienicze. Dla mnie będzie na długopisy, których mam bardzo, bardzo dużo, mazaki i takie rzeczy, którym gdzieś tam sobie działam. Może na pędzle? Nie wiem. No i moi drodzy, na wrzesień, jeżeli wrzesień, jesień liskowa, to są liski. Jezu, lisek się tuli do wiewiórki. Przepiękny, przytulaśny, on jest podobny do Kiry. Oprócz tego załatwiłam mu kolegów, no bo słuchajcie, to jest gang. To jest gang lisa jesiennego, wrześniowego. A widzicie, mafia. Jest sowa, która nic nie powie, jeż, który nic nie słyszy i wiewiórka, która nic nie słyszy również. Wydaje mi się, że ktoś powinien nic nie widzieć, no ale... Okej, okay, lis mi się bardzo podoba. Znowuż niepokoją mnie te przebarwienia. I tyle. Pusto. Aha, coś jeszcze jest, ale pokażę Wam dopiero we wrześniu. Będę Wam robiła takie przebitki, co tam gdzieś upolowałam na wrzesień do dekoracji. Aczkolwiek całość pokażę tak jak w tym miesiącu pierwszego. Bądźcie cierpliwi i od czasu do czasu coś się pojawi, pokażę, zainspiruję, a całość 1 września. Kochani, chyba tego vloga już będziemy kończyć. On i tak jest takim totalnym zlepkiem z kilku dni, więc będziecie mieć pewnie co oglądać. Podsumowując, tak naprawdę, co się wydarzyło w tym vlogu?
Nic. U mnie wszystko dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Pomimo tego, że mamy jakieś tam przeciwności losu, pomimo tego, że te kłody mniejsze, większe są rzucane przez życie nam pod nogi, to dajemy radę i staramy się uśmiechać do życia, do ludzi i do wszystkich dookoła, iść do przodu i grać tym, co daje nam życie. No, a teraz życie mi co dało? Zepsutą zmywarkę lub odpływ od zmywarki lub zlew. Nie wiem, co do końca tam się wydarzyło. Co mi życie dało? Mega fajnie ogarniętego męża. Jest dobrze. Co mi jeszcze życie dało? Konieczność ogarnięcia tematów przedoperacyjnych ojca. Poczucie stabilizacji psychicznej w tej chwili. Co jeszcze mi życie dało? Bo tak sobie, słuchajcie, podsumowuję tutaj razem z wami ten kawałek sierpnia, który mam, jest 1/3 sierpnia za mną. Dla mnie sierpień jest takim miesiącem bardzo dużej nadziei i tak sobie go określam, że to jest miesiąc, który jest dla mnie nadzieją na fajny czas. Ja jesień uwielbiam, ale ten moment, chwilę przed jesienią, jest dla mnie po prostu magiczny, bardzo symboliczny i dający bardzo, bardzo, bardzo dużo pozytywnej energii. I życie daje mi też stabilizację zawodową. Chyba to jest też coś, co jest bezcenne. Dobrze, moi drodzy. To co? Ja ogarniam ten pierdolnik. A wam dziękuję za dzisiejszy vlog, za oglądanie, za spędzenie czasu ze mną. Zostawcie coś po sobie w komentarzu. A jeżeli chcecie pogadać na jakiś głębszy temat, to ja mam dla was temat, na który chętnie poznam waszą opinię. Czy lisa, który jest dowódcą mafii jesiennych zwierząt, powinno się wsadzić do więzienia? Do paki. Trzymajcie się. Cześć.